Wy pytacie, ja odpowiadam. Zapraszam na Q&A. Cześć. Dzisiaj przygotowałem odpowiedzi na Wasze pytania. Dostałem kilkadziesiąt pytań i wybrałem kilkanaście i chciałem właśnie w tym momencie na nie odpowiedzieć teraz. Także pierwsze pytanie. Tytanik się pyta. Panie Danielu, czy da się na dużą skalę 2-3 na miesiąc inwestować w nieruchomości, będąc za granicą? Wydaje mi się, że ciężko to robić zdalnie i nie jestem w stanie Ci pokazać, jak robisz to bez ingerencji Twojej osobistej, jeżeli tego nigdy nie robiłeś. Ja bym wiedział, jak to zrobić, bo już siedzę w tym biznesie wiele lat i potrafiłbym to zrobić. Natomiast jak chcesz dopiero zacząć robić ten biznes, a domyślam się, że tego nie robisz, skoro o to pytasz, to radziłbym Ci na początku naucz się to robić, naucz to inne osoby, a później to deleguj i egzekwuj. Michał pyta. Panie Danielu, czy ma Pan jakieś prywatne oszczędności? Jakie Pan lokuje? Czy wszystko wychodzi z powrotem we flipy i deweloperkę? Tak, mam swoje prywatne pieniądze, no ale moje prywatne pieniądze nie są mi zbyt wiele potrzebne do życia. Większość pieniędzy jednak inwestuję albo w nieruchomości, albo w inne aktywa, ale jakby moje potrzeby życiowe są niewielkie w stosunku do inwestycji, które prowadzę. Dlatego większość środków, jakbym miał powiedzieć, są w moich inwestycjach czy w moich nieruchomościach. Okej, okay, Andrzej pyta. Cześć, mam pytanie. Jak wygląda sprawa kupna nieruchomości, na której jest hipoteka? Co zrobić, żeby transakcja była bezpieczna? To przede wszystkim musisz się oprzeć o jeden dokument. O promesę banku, że w przypadku wpłaty na dane konto zwolni hipotekę. To jest temat dłuższy, dlatego proponuję, żebyśmy zrobili na ten temat kolejny dłuższy odcinek. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie taki odcinek, żebym nagrał, jak kupić nieruchomość z hipoteką. Jak będzie dużo komentarzy tego typu, to zrobię dla Was specjalny filmik. Idźmy dalej. Skąd powstał pomysł na założenie kanału YouTube i jak rozpoczęła się Pańska przygoda w serwisie społecznościowym? To słuchaj, to jest tak, że ja już jestem na YouTubie jakieś półtorej roku. Na początku rzuciłem kilka swoich wystąpień i zauważyłem, że dużo osób zaczęło to oglądać, zaczęło to komentować i podobało się to, co robię. I ja teraz widzę z perspektywy tego półtorej roku, że to, co robię, te filmy, które wrzucam, angażują moją społeczność i dają im wartość w postaci tego, że niektórzy mi piszą, że dzięki moim filmom dowiedzieli się dużo, zabezpieczyli swoje transakcje, czy też ich to zmotywowało do tego, żeby wejść w biznes nieruchomości. I dla mnie to jest wielka nagroda i wielka motywacja do tego, żeby robić te rzeczy dalej. Bo to jest rzecz, którą jakby tworzenie filmów na YouTube jest dla mnie czymś innym niż biznes, bo biznes daje pieniądze, ale nie daje tego typu satysfakcji, czyli to, że mam wpływ na innych ludzi i moje działanie, czy moje nagrywanie moich filmów wpływa pozytywnie na innych, także widzę efekty swojej pracy, także inni mi mówią, że słuchaj Daniel, dzięki temu filmowi podjąłem jakąś decyzję, zmieniłem swoje życie, dzięki temu zarabiam dużo więcej pieniędzy. Doszedłem we flipach do etapu, w którym czas budować zespół. W jakiej formie zatrudnić asystentkę, koordynatora ekip remontowych, na co uważać i wyselekcjonować odpowiednich ludzi i jak nimi zarządzać. I teraz jakby to jest temat też długi, temat rzeka. Ja bym, jeżeli chodzi o formę zatrudnienia, to zależy jak się dogadasz, tak? Ja mam swoje formy zatrudnienia i swoje jakby na to sposoby, ale to zależy od tego, jakie ktoś ma oczekiwania. Dzisiaj mamy rynek pracownika i teraz dobry pracownik może Ci postawić jakieś wymagania. Kwestia jest, jak się z nim dogadasz ostatecznie. Ja mam taką zasadę, że jak zatrudniam kogoś nowego, to biorę go na dzień, dwa próbne. Bo ktoś może bardzo ładnie mówić, bardzo ładnie opowiadać. Wiele rzeczy już słyszałem, ale praktyka pokazuje, że warto te osoby sprawdzić na dniu próbnym i wtedy zobaczyć, jakie one mają naprawdę kompetencje i czy one pasują do zespołu i czy pasują do Ciebie. Bo to, że ktoś jest genialny w tym, nie znaczy, że się odnajdzie u Ciebie w firmie. Jeśli chodzi o koordynatora ekip remontowych, to ja bym tu się skupił bardziej na tym, żeby ta osoba była dobrze dopasowana do Ciebie. Niekoniecznie musi być dzisiaj ekspertem budowlanym i mieć 20 lat doświadczenia na budowach. Ważne, żeby była uczciwa, sumienna, terminowa, dynamicznie działała, rozwiązywała problemy, a nie ich szukała. A wszystkie inne rzeczy techniczne to już się może łatwo nauczyć. Więc dopasuj bardziej osobę, czyli charakter i osobowość, a niekoniecznie dzisiaj, żeby miała 100% kompetencje. Bo nawet najlepsze kompetencje w zestawieniu ze złym typem osobowości, złym charakterem, czy jakby z osobą, która nie pasuje do Ciebie, do firmy, do działania, no nie pomoże Ci. I uważam, że łatwiej jest dać komuś kompetencje, czy czegoś nauczyć, niż zmienić osobę tak, żeby pracowała w Twoim trybie. Czy przy małym kapitale wystarczającym na kupno mieszkania na kredyt inwestować w szkolenie z flipów, czy próbować zrobić pierwszą operację z wiedzą z książek z internetu?
I teraz ja bym Ci powiedział tak, że możesz próbować robić to na podstawie wiedzy z książek czy z internetu, ale moje doświadczenie są takie, że wiedza, która jest w internecie czy też w książkach, nie jest kompletną wiedzą, która jest potrzebna do tego, żeby robić flipy. Teraz jeżeli masz oddać część swojego zysku z pierwszego flipa po to, żeby dowiedzieć się w pełni, jak krok po kroku zabezpieczyć się i transakcję, to mi się wydaje, że to jakby, że warto. Ja bym wolał zarobić mniej na pierwszym flipie, ale go zrobić sukcesem, niż zaryzykować duże pieniądze, bądź nie zarobić wcale, albo stracić na tym, bazując tylko i wyłącznie na wiedzy z internetu. Bo wiedza z internetu nie przewidzi ci sytuacji, która może być krok, dwa do przodu. Jak sobie radzisz ze stresem w pracy? Jak się motywujesz do działania? Masz chwilę zwątpienia? To tak naprawdę ja nie mam zbyt wielu chwil zwątpienia. Zazwyczaj jakby, nawet jeżeli mam jakieś duże wyzwania i coś stoi na mojej drodze, to wiem, że jakby wszystko jest do pokonania. Kwestia tylko czasu i pomysłu na to. Jeśli chodzi o jakby stres, to ja mam coś takiego w sobie, że wieloma rzeczami się po prostu nie przejmuję. Także nie jedna osoba już by nie spała całymi nocami, a ja po prostu dla mnie mam dużo większą tolerancję. I jeśli chodzi o mój stres, to ja mam jakby w sobie taką wrodzoną odporność o stres. Jakby wiele rzeczy mnie nie dotyka. Jakbym miał wymienić kilka sytuacji, od kiedy prowadzę biznes, to może by było na palcach jednej ręki takie stresowe sytuacje i to nigdy nie było związane na przykład z jakimiś problemami finansowymi, czy z jakimiś sprawami, które są niebezpieczne dla firmy, tylko bardziej ewentualnie jakieś personalne kwestie, tak? Na przykład w pierwszym roku działalności zabolało mnie, jak moja asystentka ode mnie odeszła, bo myślałem, że cała firma mi się rozsypie, a jak się później okazało, że teraz patrzę na to z perspektywy czasu, tak naprawdę no to była bardzo mocno zastępowalne. Jak balansujesz życie osobiste z pracą? Co robisz, aby rozładować stres zawodowy? To ja nie mam dużego stresu zawodowego, prosto potrafię to mniej więcej rozdzielić, jakby nie myślę o pracy w takiej kategorii, że mam jakieś problemy i o nich myślę, raczej nie, jak myślę o pracy, to myślę sobie, co mogę zrobić, żeby jeszcze podnieść swoje rezultaty. I jakby to jest taka chorobliwa myśl, która dominuje czasami moimi myślami, ale jakby ja rozdzielam pracę i idę w ten sposób, że z góry sobie zakładam dni czy weekendy, które jestem w domu i jakby bukuję sobie w kalendarzu ten czas, bo wiem dobrze, że jeżeli tego nie zrobię, to automatycznie mój temperament i charakter zagospodaruje ten wolny czas na kolejne aktywności zawodowe. Dlatego w sposób tak jakby sztywny i bezkompromisowy wpisuję sobie w terminarz dni, które jestem po prostu wolny i odpoczywam. Czy podcasty kompletnie nie będą dostępne na YouTubie? Będą dostępne i na YouTubie, i na podcastach, czyli wszystkie treści, które ja udostępniam na YouTubie, będą też dostępne na podcastach, ale te dłuższe treści, bo te krótkie filmiki, jeżeli są, no to nie robię z nich podcastów. Czy jakby Ci było odebrane wszystko, co masz, czy byłbyś w stanie wrócić do tego, co aktualnie posiadasz? Tak, byłbym w stanie do tego szybko wrócić. O wiele szybciej niż to budowałem przez ostatnie lata. Czyli coś, co zbudowałem 8 lat, myślę, że teraz spokojnie bym w rok do 2 lat był w stanie odbudować, bo wiedza, którą mam dzisiaj, jest całkowicie inna. Jakby mam po pierwsze inne doświadczenia, inną wiedzę i ta wiedza daje mi przewagę, że mógłbym to dużo szybciej odbudować. Mówię też o tym w jednym ze swoich Business Riderów. Tu macie link. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że przy sprzedawaniu mieszkania skontaktował się z panem, byli właścicielem sprzedawanego mieszkania, z pretensjami? Z takim poczuciem, że sprzedali panu mieszkanie za tanio, mieszkanie, a pani nim teraz handluje. Okej. Okay. Co ja w takiej sytuacji robię? Nic, bo nie ma takich sytuacji. Nie zdarzyło mi się ani razu, że ktoś po zakupie przeze mnie mieszkania miał do mnie pretensje. Ba, bardzo często ludzie wiedzą o tym, że kupuję to mieszkanie w celach inwestycyjnych, w celach zarobienia na nim, bo mam takie możliwości. Oni nie mają takiej możliwości, żeby zrobić tam remont, żeby doinwestować w to mieszkanie. Oni często potrzebują środków i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś po prostu zareklamował tą usługę albo miał do mnie jakieś pretensje, czy przyszedł do notariusza i powiedział, że go oszukano. Nawet niektórzy ludzie przychodzą podziękować, że ich sytuację, która była trudna prawnie często, odwróciłem i spłaciłem jego długi. Nawet czasami dostałem jakieś prezenty, alkohol czy podziękowanie za to, że po prostu ktoś się tymi osobami zajął i pomógł im sygnalizować i wyprowadzić tę osobę z trudnej sytuacji. I bardzo często słyszę to pytanie i teraz to pokazuje, że jest wiele obaw w ludziach, którzy chcą inwestować, którzy kupują mieszkania, ale te obawy są totalnie oderwane od życia i od faktów.
Nie mówię, że to się nigdy nie może zdarzyć, tak? Że taka sytuacja. Natomiast to jest tylko i wyłącznie coś, jakby strach, który ma wielkie oczy i to się prawdopodobnie nigdy Wam nie zdarzy. Powiedz proszę, jak to jest, gdy zanotkujemy mieszkanie, podpisujemy umowę kupna mieszkania ze zbywcą lub deweloperem i później chcemy po remoncie odsprzedać je na zasadzie cesji. Czy potencjalny kupiec, gdy zobaczy, ile nas kosztowało mieszkanie, a ile po remoncie musi nam za nie zapłacić, widząc niejako nasze wynagrodzenie, nie czuje się oszukany i nie rezygnuje z kupna? Nie. On, jeżeli dogadał się z Tobą na konkretne pieniądze, to później nie widzi w tym problemu, bo to jest Twoja praca. Jakby, ja nie miałem takiej sytuacji, że klient zobaczył, ile ja zarobiłem. Pytam się, podoba się Panu ta cena? Podoba się. No to nigdy nikt mnie nie zakwestionował tej wartości, bo skoro on się na to dogadał, bo to jest dobra cena, wynegocjowaliśmy, to on dobrze sobie zdaje sprawę, że ja kupiłem to mieszkanie taniej, ale czy kupiłem taniej 10 tysięcy czy 100 tysięcy, to już go nie powinno to interesować, tak? Staram się robić wszystko, żeby się o tym nie dowiedział. Okej. Okay. Co sądzisz o pozyskiwaniu okazyjnych mieszkań na Flipy, kierując samemu okazję? To znaczy, szukając w mieście mieszkań opuszczonych, zniszczonych itd., próbować dotrzeć do właściciela z propozycją kupna poszczególnej nieruchomości. Tak, to jest jedna z fajniejszych dróg pozyskiwania okazji inwestycyjnych, ale to nie powinna być jedyna. Jeżeli chcesz robić flipy w większej skali, czy kupować kilka mieszkań miesięcznie, to nie możesz się tylko i wyłącznie na okazjach, które gdzieś tam ktoś opuścił, na nie się nastawiać, bo jeśli tak, to kupisz tylko jedno mieszkanie raz na 3 miesiące, a wszystkie inne możliwości pozyskiwania sobie zostawisz, no to nie będziesz robił tego biznesu w taki sposób, jaki masz być może potencjał do tego. Czy nadal robię flipy, czy skupiam się na deweloperce, czy skupiłem się na szkoleniach i mentoringu, dlaczego zdradzam wiedzę? To tak może powiem w skrócie. Tak, nadal robię flipy, bo flipy się dalej dobrze opłacają i jestem w stanie je robić, ponieważ mam do tego dobry zespół, zaufanych ludzi, których jestem już z nimi parę lat, jakby cały czas ich prowadzę, uczę i jakby cały czas jestem w stanie na tym dobrze zarabiać. Deweloperka to jest coś, w co angażuję większość swoich pieniędzy i swojego czasu, a jeżeli chodzi o szkolenia, to jest dla mnie mentoring, to jest dla mnie rzecz dodatkowa. Ja to robię w określonym czasie w swojej pracy i to nie jest coś, co mi zabiera mi więcej niż 20% mojego czasu poświęconego na aktywności zawodowe. I dlaczego zdradzam wiedzę? Dlatego, że wiedza, która jest przekazywana innym osobom, kreuje ich biznes. Ja też na tym zarabiam, ale moim głównym celem dzisiaj jest tworzenie funduszu, który będzie inwestował w flipy i w różne biznesy na terenie całej Polski. Dlatego dzięki temu, że robię szkolenia, sam też się uczę, bo poznaję nowych ludzi, pokazują mi swoje inne sposoby czy przypadki. Natomiast ja dzisiaj dzięki temu, że szkolę inne osoby, to one też potencjalnie będą pracowały na moim kapitale i robiły flipy za moje pieniądze w całej Polsce. Okej, okay. Czy homestaging się opłaca? Tak, opłaca się, można dzięki temu zarobić dodatkowe pieniądze i szybciej sprzedać nieruchomość. Mam wrażenie, że każda okazja w mnie jest słaba, skoro jej nie kupiłem. To powiem Ci tak, nie każdą okazję ja jestem w stanie dotrzeć, bo w Lublinie jest sto kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, ja nie jestem w stanie dotrzeć do każdej oferty nieruchomości. Dlatego to, że oferta jest słaba, ja też mam słabe oferty, też je odrzucam, tak? To nie znaczy, że ja już ją kupiłem, tak? Albo ja ją odrzuciłem. Musisz po prostu szukać lepiej i sprytniej. Jaki był Twój cel, gdy zacząłeś zajmować się inwestowaniem w nieruchomości? Zwyczajny zarobek zamiast etatu, szybkie pomnożenie kapitału, czy może marzenie o wolności finansowej? Powiem tak szczerze, że moim takim celem było zarabianie dużych pieniędzy, po prostu. I dopiero jak te pieniądze już zarobiłem, to zacząłem dopiero wtedy myśleć o stabilności, o ulokowaniu ich w nieruchomości, które będą dawały pasywny przychód. Dlatego tak jakby ja wychodząc z etatu nie marzyłem o wolności. Ja marzyłem o zarabianiu dużych pieniędzy, o tych dużych możliwościach, które dają środki. A dzisiaj dopiero jak już je jakby zarobiłem, dopiero wtedy, teraz je lokuję. Czyli moją strategią było to, że pomnażałem skokowo, rozpędzałem tą kulę śnieżną, a teraz tą kulę śnieżną wsadzam do zamrażalki i czerpię z niej po prostu pożytki. Zając życie, jaki miałeś największy problem z kupnem nieruchomości? Są problemy czy tylko wyzwania? No to są głównie wyzwania, tak? Ja nie kupuję nieruchomości, na których mogę nie zarobić. Dlatego to jest kwestia z wyzwaniem, czy zarobię dużo, czy bardzo dużo. I problemy są tych ludzi, ale dla mnie to są wyzwania, tak? Oni mają problem i nie są w stanie z tym nic zrobić, ale dla mnie ja to traktuję jako coś, w czym się wyspecjalizuję, żeby im pomóc i te problemy rozwiązać. I teraz największy problem, który miałem tak naprawdę i gdzieś tam mnie mocno zirytował, zdenerwował, to jest mieszkanie, które kupiłem od córki księdza. Poprzednio nagrałem o tym film, także możesz sobie tu kliknąć, zakładce zobaczyć, obejrzeć. Daniel, jak sobie radzisz
w działalności deweloperskiej z nieustannie rosnącymi cenami robocizny i materiałów? Czy idzie to proporcjonalnie ze wzrostem cen sprzedaży Twoich gotowych produktów? Chciałbym, żeby szło to, natomiast często ceny sprzedaży idą wolniej niż koszty budowy. Trzeba się z tym liczyć. Natomiast moje założenia i marże, które ja nakładam na swoich inwestycjach, są na tyle duże, że to po prostu zamiast zarobić bardzo dużo, zarobię po prostu dużo. I teraz to zmniejszy moją marżę, ale nie pozbawi mnie zysku, którego oczekuję. I to jest pewne ryzyko, które jest w tym biznesie, tak? Ale uważam, że ono jest stosunkowo mniejsze. Ja nie gram na giełdzie, nie gram na Forexie, tu nie ma przypadkowości i co najwyżej ja zarobię po prostu mniej niż mógłbym, gdyby te ceny lekko nie poszły w górę. Jakie dokładnie informacje zawiera promesa komornicza? Czy każdy może o nią poprosić? Czy właściciel może zadłużyć mieszkanie po wystawieniu promesy, czy można się przed tym zabezpieczyć? Tak, są narzędzia do tego, żeby się o tym zabezpieczyć. Jest dużo jakby sposobów, natomiast to nie jest... To jest materiał przynajmniej na kilkanaście minut, więc jeżeli chcecie, żebym nagrał film o promesach komorniczych, czy jakie dokumenty trzeba zgromadzić, żeby kupić bezpiecznie mieszkanie z spisami komorniczymi, to dajcie mi znać w komentarzu. Jak będzie odpowiednia ilość komentarzy, będzie dużo łapek w górę pod tymi komentarzami, to w tym momencie nagram dla Was taki film. Czego się mogę spodziewać po wykupieniu mentoringu? Wizyty w remontowanym mieszkaniu i pozostawieniu optymalnego przepisu na sukces niczym Magda Gessler? Zdradź proszę kilka detali. Jeśli chodzi o mój mentoring, to praca wygląda na tak, że to Ty robisz robotę. Ja jestem takim aniołem stróżem, który wskazuje Ci drogę i pokazuje, którędy iść, czy ta cena jest dobrze policzona, czy ten stan prawny, który Ty kupujesz, automatycznie jest bezpieczny i jak to zrobić, jeżeli jest coś na przykład w księdze wieczystej zabagnione i jak to wszystko podkręcać, i jak rozmawiać z właścicielem, jak wystawić później mieszkanie. Jest mnóstwo pytań, na które ja po prostu udzielam odpowiedzi. Tak? Czyli mój mentoring pokazuje Ci od zakupu nieruchomości po sprzedaży. W wszystkich etapach jestem do Twojej dyspozycji i pomagam Ci zrobić tą pierwszą transakcję tak, żebyś na niej zarobiła minimum te 30 tysięcy złotych. Czy masz, a jeśli tak, to jakie są Twoje długoterminowe cele na 10-15 lat? Tak, mam cel. Korzystam z takiego gościa jak Donald Trump. On też inwestował w nieruchomości. Także ja chcę być prezesem Polski. Zagłosowałbyś na mnie? Łapka w górę. Dzięki, że byliście ze mną do końca. I rozwiązaniem konkursu jest pytanie Żanety Gawryluk. Także Żaneta wygrywa godzinną rozmowę mentoringową ze mną. Także Żaneta, odezwij się do nas. Napisz w mailu, to umówimy się na kola. Na sam koniec dajcie mi proszę jeszcze znać w komentarzu, które odpowiedzi były dla Was najciekawsze. Wy pytacie i odpowiadam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to naciśnij guzik.